Witajcie Ziemianie, tutaj jak zwykle wasz komentator Z i rozpoczynamy. Chciałem powiedzieć, że chcieliście zobaczyć jedną z moich gier, więc będziecie mieli właśnie szansę ją zobaczyć. Rozpoczynamy tutaj rozgrywkę Fantoma, za chwilę opowiemy oczywiście czym jest Fantom i dlaczego jest taki fajny. W każdym razie mam nadzieję, że lepiej teraz brzmią moje replaye, troszeczkę tutaj bawiłem się ustawieniami dźwiękowymi, a że jestem chory i zabiegany, no nie mam za bardzo czasu tutaj się tym bawić, także w środku nocy tutaj nagrywam te replaye. W każdym razie, mamy tutaj 7 graczy, miało być ich 8, niestety jeden z nich wyszedł, co jest bardzo bebe. W każdym razie mamy tutaj 7 graczy, jednym z nich jestem ja, znajduję się tutaj jako taki różowawy teran i ja jestem Fantomem razem z graczem, który jest tutaj czerwonym zergiem, tak Ziz jest czerwonym zergiem. I on jest razem ze mną Fantomem. Na czym polega specyfika tego UMS-a? Otóż Fantom dostaje więcej pieniędzy niż inni gracze. Nie wiem, czy to tutaj widać. Nie widać tego. W każdym razie Fantom dostaje o wiele więcej minerałów niż inni gracze. Jak widzicie, ja już mam ponad 400 minerałów, pomimo tego, że zbudowałem dopiero jednego supplya. I na mapie jest także dwóch paladynów. To jest Milonator, który będzie za chwilę także miał ogromną ilość kasy i, jeśli dobrze pamiętam, gramofon. Jeśli dobrze pamiętam, bo mogę... Chociaż chwilę... Nie, przepraszam, to jest chyba error. W każdym razie, o co chodzi? Fantomy muszą zniszczyć wszystkich graczy, a wszyscy inni muszą po prostu zniszczyć fantomów. Patent polega na tym, że fantomy nie są znane. Są ukryci. Nikt nie wie, kto jest kto, nikt nie wie, kto jest paladynem. Co jest jeszcze lepsze właśnie, że w tej wersji tego UMS-a są także tutaj paladyni, którzy mogą powiedzieć: jestem paladynem, dostaję więcej minerałów. No i to w tym momencie jest takie, a może jednak są fantomami. I jest to bardzo ciekawy UMS, w którym jest dużo takich ciekawych, dosyć fajnych zagrywek, zdrad i różnych ciekawych rzeczy. No i oczywiście ja ponieważ jestem fantomem, od razu jest, a skąd wiesz, jak się fantom zachowuje, tak trochę, żeby tutaj przerzucić tutaj podejrzenie na tego gracza. Oprócz dwóch paladynów i dwóch fantomów mamy tu jeszcze Andrew, który no jest dosyć taki sobie, szczerze powiedziawszy, o gramofonie mówiłem, error, no i także Jacek, który będzie tutaj expił jak szalony. I dzięki temu bardzo mi oraz temu drugiemu fantomowi pomoże, co zresztą zaraz zobaczycie. Ja w tym momencie, wiedząc oczywiście, że jestem fantomem, a ja nienawidzę być fantomem, zastanawiam się, no to trzeba by tutaj rozpocząć grę jakoś tak normalnie. Rozpoczynam od supplya i baraków i szybko łapię ekspansję, ponieważ na tej mapie opłaca się bardzo szybko łapać ekspansję, ponieważ tam w początku nikt nikogo nie atakuje. No jak widzicie, mam już prawie 2000 minerałów. Co jest dosyć ciekawe. Będę tutaj troszeczkę przewijał ten replay, bo on w pewnych momentach robi się taki dosyć nudnawy. Milonator, który jest jednym z paladynów, jeśli dobrze kojarzę, robi mnóstwo budynków. On za chwilę zacznie robić tyle budynków, że to będzie aż głupie. No i jak widzicie, tutaj jeden z graczy już zaekspował. Za chwilę zaekspuje znowu i to jest bardzo, bardzo śmieszne, ponieważ wzbudzi tym właśnie podejrzenia. W każdym razie, ja staram się grać jak najbardziej powoli tutaj i staram się po prostu budować, myślę sobie, co jest takiego dobrego na większość jednostek i wybrałem mass mariny, będę tutaj budował mass mariny, żadne czołgi oraz wikingi, tylko po prostu mass mariny, żeby było to dosyć proste do kontroli i budowy. Mój TP tymczasem Taxis, drugi Fantom, bardzo, bardzo sprytnie, on buduje bardzo małą ilość dronów, ponieważ w tym Fantomie drony po prostu zbierają dwa razy więcej. To znaczy wybierają 5 minerałków, ale tak naprawdę Fantom dostaje 10. Co jest bardzo fajne i on ma naprawdę bardzo małą ilość dronów, co powoduje, że jest w stanie po prostu wydawać wszystkie minerały naraz, no i nie wzbudza aż takich podejrzeń, no chyba, że ktoś po prostu zobaczy, ile ma jednostek, ile ma dronów, a ma ich bardzo mało. Jeśli zobaczymy tutaj, on ma ich jedynie 15. Co oczywiście w porównaniu do 12 tutaj i z tego co widzę 12 u pomarańczowego gracza, to nie jest takim złym wynikiem, ponieważ jak widzicie jest tutaj duże rozmycie tych graczy, jeśli chodzi o skill. No i w tym momencie się zaczyna, mój Milonator zaczyna, dlaczego ma tyle tych baz? Why do you have all these bases?
I na szczęście nikt nie na razie nie podejrzewa mnie ani czerwonego zerga, co jest bardzo, bardzo dobre. I tu właśnie he must be Phantom. I szczerze mówiąc, Milonator chyba troluje. Albo jest fatalnym graczem po prostu, bo buduje ogromną ilość rzeczy. No i oczywiście Phantom nie potrzebuje zbyt wiele exp. I tu chyba ja się wetnę w tym momencie. No właśnie, trzeba być Phantomem i grać trochę głupio. I to jest właśnie dokładnie to, co należy robić Phantomem. No i ja, tak jak mówiłem, idę w Mass Mariny, potrójne baraki z reaktorem. Za chwilę tutaj jeszcze chyba ze 3-4 baraki dostawię. Or be Phantom and play Echo anyway. Co jest jeszcze ciekawe, to, że jest limit jedno. Tutaj tego nie widzicie, ponieważ no, nie zostało to zapisane w replayu, ale istnieje limit jednostek, który na początku chyba wynosi 100, później on się podnosi do 150, później dla Phantomów i Paladynów do 250 i na końcu dla Phantomów jedynie do 300. Więc trzeba też się z tym kryć. Jak wygląda sytuacja? Error zaekspował, buduje, robi ghosty jak na razie chyba. Gramofon, mnóstwo baraków, także będzie tutaj robił mass ghosty, z tego co pamiętam. Andrew, tragedia, nawet nie ma swojej ekspansji, robi tutaj sobie takiego fajny blok, no to co jest dosyć dobre. Szczerze mówiąc, ta mapa trochę przypomina The Hunters z jedynki. Taxis bardzo dobrze się kryje, jestem pod wrażeniem, 29 na 36, no mniej ma jedynie chyba Error. Milonator, w zasadzie jego celem jest zbudowanie każdego budynku w grze. No i oczywiście Jacek, 4 bazy, jedzie tutaj, nie wiem ile ma probów, 51 probów, ja mam jedynie, gdzie ja jestem, 24 proby, 13 marinów, no jak na razie niedużo. No i oczywiście trzeba tutaj zwalać podejrzenie na innych. Trzeba tutaj trzeba wszystkich podejrzewać, może tak, trzeba wszystkich tutaj podejrzewać. Przyspieszymy sobie to tutaj troszeczkę, minimalnie jedynie. Ponieważ nie widać tutaj zbyt dużej akcji jak na razie. Za chwilę tutaj kilku graczy się obudzi i rozpocznie taką eskapadę. Ja na razie siedzę spokojnie i myślę sobie, najlepiej będzie, jak nikogo nie będę atakował i tylko będę po prostu ekspował i budował większość jednostek. No i oczywiście wymyślam combat sheets, wymyślam steampacka, plus jeden, za chwilę tutaj dostawię drugą engineering bay, żeby mieć więcej upgrade'ów i tak dalej. Upgrade'y bardzo fajne, bardzo ważne. No i jak to tutaj wygląda? Milonator, mnóstwo budynków, nie wiem za bardzo po co. Jacek, on chyba jest Polakiem jeszcze, jeśli strzelam oczywiście z imienia. 4 bazy, mass Voidraye, to bardzo dobre, jeśli chodzi tutaj o Phantoma. Andrew, o mój Boże. Taxis, jak na razie nie ma zbyt dużej ilości jednostek, robi Infestation Pit. Gramophone, czy widać tutaj jakieś jednostki niego? Nie, a o, przepraszam bardzo, rozpoczynam masową budowę ghostów, no i oczywiście, jak widzicie, 4-5 Ghost Academy, chyba tutaj jeszcze kilka dostawi. Error. Mamy tutaj armory, mamy tutaj engineering bay, upgrade'y, starport. No i oczywiście w tym momencie Jacek Rip jest Phantomem i Milonator. A ja nie, na pewno nie jestem Phantomem, o czym ty mówisz? No i oczywiście, tak jak mówiłem, trzeba się kryć. Milonator według mnie dosyć mocno tutaj albo jest naprawdę tragiczny, albo naprawdę troluje. Wszyscy atakujcie Jacka, co jest nam na rękę, jeśli oni rozpoczną tutaj atak na siebie. Przypominam, że jeśli dobrze widzę, to Milonator oraz według mnie Error jest paladynem, ponieważ ja nie wiedziałem nigdy. No i oczywiście tutaj zaczyna się, w pewnym momencie zaczną się bluzgi i tak dalej. Taxis wyskakuje tutaj do przodu, jeśli chodzi o minerały. W końcu wybudował większą ilość dronów. No i tak jak mówiłem, standardowo, co jest ciekawe, trzeba wydobywać minerały. W jedynce, jeśli chodziło o Phantomy z Brood War'a, no to dostawało się minerały tak od tak, nie trzeba było zbierać minerałów. A w tym trzeba niestety minerały zbierać, no i to co jest dosyć ciekawe, jeśli skończą się minerały na mapie, to jest to gra na wyniszczenie, Phantom może jeszcze w tym momencie przegrać. Nie wiem czemu, ale Gramophone chciał mi wybudować dwie rafinerie u mnie na gazach i za chwilę wybuduje je, no jedną zdąży wybudować. Dokładnie, jedną zdąży wybudować Andrew. Nie wiem za bardzo, dlaczego.
W każdym razie, Milonator, on chyba będzie chodził w karierę, jeśli dobrze kojarzyłem. Tutaj mamy Voidreye, mój sojusznik Taxis robi, jak na razie, chyba to będą Mutaliski i Koruptory, z tego co pamiętam. No i to, mas Ghosty, mas Nuki, już 6 Nuków jest gotowych. Zaraz tutaj rozpocznie się akcja demolowania wszystkiego. Także ten drugi gracz wchodzi w mas Ghosty. Nie wiem za bardzo, Ghosty dosyć dobre według mnie. Jeśli chodzi, to nawet będą bardzo dobre na Mariny w pewnym momencie. Zresztą zobaczycie, tutaj popełnię taki dosyć duży błąd. Zaraz zresztą wszystko ulegnie wyjaśnieniu. No i po zbudowaniu tak dużej ilości ghostów po prostu zaczyna tutaj budować dosyć dużą ilość reaktorów, co jest dosyć śmieszne. No i oczywiście tutaj podejrzenia. W tym momencie mój TP, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby atakować. Zresztą zaraz zobaczycie, co tutaj się będzie działo, a będzie działo się bardzo dużo. Oczywiście Taxis, potrzebuje pomocy w ataku na różowego. Oczywiście różowy... właśnie, to jest to, co mówiłem. Mnóstwo Ghost Academy, nie wiem, chyba z 10-11 Ghost Academy. No i w tym momencie ma pierwszy atak. Taxis atakuje tutaj różowego Protosa, którego armia jest dosyć daleko. Ma dosyć dużą ilość tych Voidreyów, ma ich dokładnie 13 tutaj, także jest jeden karier. No i oczywiście, what the fuck. Mamy tutaj ogromną ilość reaktorów, zaraz tutaj będą pompowane mariny. 1600 minerałów, ja już mam 15 tysięcy, drugi Phantom ma 11 tysięcy, nie za bardzo można je wydawać tutaj, chyba w pewnym momencie trafię na limit i nie za bardzo można to wydawać, żeby po prostu nie wzbudzić podejrzeń, chociaż spokojnie myślę, że tego gracza tą ilością marinów jeszcze, zwłaszcza, że mają tutaj 1-1, mają Steampacka i Combat Shields, myślę, że my sobie z tą niewielką ilością, no tutaj jest Mothership, ale z tą niewielką ilością karierów oraz Voidreyów bym sobie poradził. Tylko w momencie, w którym zaatakuje, no to ja wzbudzam podejrzenia, więc nie można tego robić. Przyspieszymy to sobie tutaj jeszcze troszeczkę.